organizujemy dzisiaj piknik rodziny w ramach programu Działaj Lokalnie w związku z realizowanym przez nas projektem pod tytułem Dawniej długa wieś, dziś po gwizdów, przyjedź i zwieść. To jest program realizowany właśnie w ramach programu naszego Działaj Lokalnie. To już jest nasz drugi projekt, bo w zeszłym roku realizowaliśmy projekt Kartofel w pogwizdowie, jedzcie wszyscy na zdrowie, a tegoroczny projekt jest bardziej o tematyce historycznej, turystycznej, ponieważ w ramach naszego projektu chcemy zamontować 8 tablic informacyjnych w Pogwizdowie przed najważniejszymi dla nas obiektami i też dla osób przybywających w języku polskim, niemieckim i angielskim, tak żeby wszystkie obiekty były czytelne dla gości przybywających i żeby Pogwizdów stał się jedną z atrakcji turystycznych tutaj w gminie Paszowice, w powiecie jaworskim i też na Dolnym Śląsku, bo naprawdę jest warto, jest co zwiedzać i naprawdę warto. No, znajdujemy się na pięknej polanie pod gwiazdami w Pogwizdowie, także jak widać, no, pogoda nam sprzyja, mimo tego, że jest ostatni dzień lata, także naprawdę jest wszystko w porządku. Cieszymy się z frekwencji i podczas też dzisiejszego pikniku nawiązujemy do zeszłorocznego projektu, do kartofla, ponieważ prezentujemy potrawy ziemniaczane i prezentujemy też prace wykonane podczas zeszłorocznego projektu. Są to naczynia wykonane z gliny i malowane właśnie podczas jednych z warsztatów lepienie z gliny. Przygotowałyśmy bardzo różne ciasta. Przygotowałyśmy też, mamy pierożki ze śliwką, które zdobyły pierwsze miejsce w Paszowicach. Mamy placki ziemniaczane z gulaszem, mamy kukurydzę, będzie pieczony ziemniaczek tutaj w ognisku i proszę bardzo, takie jeszcze pieczone, nie na słodko. Brandt op zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Als ik nog met mijn armen was, ik nog met geweld.